wszystkich widzów. W tym filmiku pokażemy montaż szafki pod akwarium. Filmik w pierwszej kolejności dotyczy szafek z trzema frontami, jak profilowych, tak i prostokątnych. We wszystkich wymiarach od 100x40x60 do 150x50x80. Pokażemy również, czego nie należy robić przy montażu szafek, więc warto pozostać i poglądać filmik do końca. Montaż szafki zaczynamy od wkręcania mimośrodu do dolnego blatu za pomocą wkrętarki lub śrubokręta. Tu chciałbym powiedzieć, że ścieżkę dźwiękową nagrywam osobno, nie przy montażu, więc po prostu będę się przerywał i później będę mówił co i jak. Więc skręciliśmy te mimośrody i teraz wkładamy kolki do drewnianej i drugą część mimośrodu do otworów pionowych elementów szafki. Mamy tu cztery otwory, trzy otwory pod kolki drewniane i jeden otwór pod drugą część mimośrodu. Mimośród do otworu wkładamy tak, żeby strona, na której jest wskazówka, została na zewnątrz, czyli widoczna. I tu trzeba zaznaczyć, że na bocznych pionowych elementach otwory pod półki nawrócone tylko z jednej strony. Natomiast do środkowych pionowych elementów te otwory nawrócone z obydwu stron. Ponadto piony boczne z dwóch stron okręcone, oklejone obrzeżem, a środkowe piony tylko z jednej strony. Na wydruk, którą wysyłamy w broszurce informacyjnej, podamy wymiary wszystkich elementów, więc można sprawdzić, czy pionowy element to jest bok szafki, czy środkowy pion. No i teraz kolega będzie montował trzeci element. Zacznie. Pokazuje właśnie nam, że mamy otwory z jednej strony i z drugiej, więc to jest środkowy pion, a nie boczny. A ja w międzyczasie chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. A kolega już skończył trzeci element i teraz zacznie czwarty. No i teraz jest ostatni element pionowy. Proszę zobaczyć, z jednej strony otwory, drugie nie ma. Czyli to jest boczny pionowy element. Też wsadzamy trzy kolki drewniane i drugą część mimośrodu i dajemy na dolny blat. Teraz po ustawieniu wszystkich pionów na blacie dolnym za pomocą śrubokręta przekręcamy mimośród na pół obrotu. Czyli fiksujemy te pionowe elementy. Trzy i ostatni, teraz cztery. Teraz jak już mamy wszystkie cztery pionowe elementy zamocowane, przechodzimy do tylnego elementu, czyli plecy. Plecy są obracalne, no, zależy od tego, jak chcemy, czy filtery kubełkowe był po prawej stronie, czy po lewej stronie. Żeby to osiągnąć, obracamy plecy w poziomie o 180 stopni. Zakładamy kolki, znaczy wkładamy kolki do otworu i tu później wkładamy kolki do z góry szafki, żeby zamocować górny blat do pionowych elementów i do pleców. I tu trzeba uważać na to, że pionowe elementy, te cztery elementy są zafiksowane mimośrodami, natomiast tylny element plecy nie. I
to nie warto się opierać, bo możemy uszkodzić dolny blat, kolki mogą się złamać. Jak to zrobiliśmy już, założyliśmy to wszystko, wkręcamy wkrętarką albo śrubokrętem mimo środy do górnego blatu. W związku z tym, że ścieżka głosowa nagrywana osobno, muszę tam coś powiedzieć odnośnie zawiasów, więc po prostu przyspieszę, a później pokażę, by to macie, o co chodzi. W tych szopkach mamy troje drzwiczek, trzy prąty. I dwa boczne idą na innych zawiasach, a środkowy prąd na innych zawiasach. One są bardzo podobne, ale jak będę pokazywać teraz, szalkami pokazane załamanie. I tu trzeba uważać, żeby nie pomieszać. Bo jeżeli pomieszamy, to nie damy rady wyregulować drzwiczek. Będą krzywo. Nie będą pionowo stały, tylko pod jakimś kątem. I tu trzeba uważać na to. Dobrze, to teraz zakładamy górny blat. Wkręcamy oczywiście mimo środy do tych otworów. I to otwór jest na mimo środ, średnica jest mniejsza. Mamy cztery otwory, trzy podkolki większe, a na mimo środ mamy otwór ze średnicą mniejszą. Więc składamy tam i wkręcamy. Jak założyliśmy już górny blat, przechodzimy do zakładania bolców pod półki. I tu trzeba też zwrócić uwagę, jeżeli mamy szafkę owalną, czyli profilowaną, rozstaw między otworami od strony zewnętrznej w pionowych elementach środkowych jest mniejszy z uwagi na to, że szafka jest owalna. Natomiast od środka, w środkowej komorze, rozstaw tych otworów jest taki sam. Więc tutaj kładamy te i dajemy już półki. Kładamy półki. I teraz właśnie będą te zawiasy, jak kolega założy to, ułoży te półki. I przechodzimy do zawiasów. I proszę zwrócić uwagę na kąt, pod jakim zawias jest złamany. To pokazujemy strzałką. Te dwa to są do środkowych, te cztery sztuki do bocznych. I teraz pokażemy jeden drugim razem, żeby było widoczne, pod jakim kątem widać różnicę. I teraz wkładamy oczywiście te zawiasy do frontu. Przekręcamy. I później będziemy montować prowadniki. Prowadniki to jest ta część elementu, ta część zawiasu, który montujemy na pionowych elementach. Prowadnik montujemy tak, żeby śruba była od strony szafki, a otwór, który ma wejść zawias, od strony zewnętrznej. I prowadnikiem regulujemy ustawienie drzwi poziomie, czyli odstęp od górnego lub dolnego blatu do górnej lub dolnej części frontu, podnosząc lub opuszczając prowadnik wyżej niżej. Natomiast wkładając zawias do prowadnika głębiej lub płytę, regulujemy w pionie, czyli przesuwanie drzwi w pionie w prawo, w lewo. A teraz kolega wkręca i teraz tu pokażemy. Aha, jeszcze jedno. W środkowej komorze otwory na prowadniki nawracane z obydwu stron, czyli i z prawej, i z lewej strony. Co to nam daje? Daje to, że drzwi środkowe mogą otwierać się jak z prawej strony, tak i z lewej. Jak klient uważa, z prawej strony, to z jednej strony wkłada, montuje, a z lewej to z drugiej. Te
teraz prawe strony, bo właśnie pokażemy, że jak się przesuwają góra dół. Regulacja jest tutaj. Teraz skręcę i pokażę. Chciałbym jeszcze w międzyczasie powiedzieć, że szafki o długości 150 mają 3 pionowe elementy. Teraz pokazuję góra-dół regulacja. Natomiast szafki o długości 100 lub 120 mają 4 pionowe elementy. Czyli w szafkach o długości 150 mamy nie 3 komory, tylko 5 komór. 5 komór i 6 półek. A tutaj mamy 3 komory i 4 półki. W tych szafkach. No i teraz wkładamy, już montujemy drzwiczkę. Wkładamy do otworu i przekręcamy tą śrubę na prowadniku. Jeżeli coś nie tak, to odkręcamy, regulujemy. Jeszcze raz wkładamy, regulujemy. No i zamontowane mamy drzwiczkę. Jedna strona, druga i trzecia. I teraz jak pokażemy całą szafkę później, czego w żadnym przypadku nie wolno robić montażu. Pokażemy, to jest górny blat. Niestety był taki klient, który kupił. No i uszkodził górny blat szafki, która wróciła do nas. I są ślady uszkodzenia. Pokażemy, jak to się robi, żeby tak nie robić, bo to po prostu będzie uszkodzona szafka, szkoda. No właśnie, widać przebite kolkami tutaj górny blat. A jak robił? Wkładał kolek do blatu dolnego, no i kombinarkami albo młotkiem wbijał. Jaki mamy efekt, proszę zobaczyć. O, taki efekt mamy. Czyli uszkodzony górny blat. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.